Władek, nie zagrałeś się w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok z powodu jakichś problemów żołądkowych. No i pytanie jest takie, czy będziesz mógł zagrać w niedzielę z Podbeskidziem? Tak, ostatni mecz był taki problem specyficzny, bo miałem jakiś wirus, ale teraz jest w tym tygodniu wszystko ok. Trenujemy i przygotujemy się normalnie do meczu niedzielnego z Podbeskidziem. Podbeskidzie to zespół, któremu jak na razie zdobyłeś tą jedyną, przeciwko któremu zdobyłeś tego jedynego gola w Ekstraklasie w tym sezonie. Mogą kibice liczyć po cichu na taką powtórkę? To był piękny gol, z tego co pamiętam, mocno hukunąłeś w swoim stylu zresztą. Tak, i mam nadzieję, że będzie powtórka tej bramki, bo od tego gola zrobiłem dużo przerwu, to nie wiem, ile 15 meczów bez bramki. Myślę, że jest teraz naprawdę taki czas, że w końcu strzelimy bramkę i mam nadzieję, że wygramy ten mecz, bo dla nas jest to jeden z ważniejszych meczów w tej rundzie. Czy po tej wygranej z Jagiellonią poczuliście taką ulgę w szatni? No bo faktycznie było już trochę nerwowo, długo nie mogliście wygrać. Jest tak trochę spokojniej w głowie przed tym niedzielnym spotkaniem? Tak. Bo po tym meczu też jesteśmy silni, ale myślę, że wszystko zaczęło z tego meczu z Szczecinie, kiedy zrobiliśmy ten jeden punkt i od razu widać było, że drużyna lepsze czuje, że jest lepsza atmosfera i teraz przyszedł ten wygrany mecz i teraz jest jeszcze dużo lepsze i myślę, że będziemy kontynuować te mecze i mam nadzieję, że ten następny też wygramy. Pamiętasz przebieg tego jesiennego spotkania z Podbeskidziem? Bo długo wydawało się, że nie wygracie tego meczu. Tak, pamiętam, bo początek był tak dobry. Zaczęliśmy dobrze, 1-0 prowadziliśmy, ale później się zaczęła taka słaba gra. 1-1, później 2-1 za Podbeskidziu i później daliśmy radę. Zagraliśmy naprawdę to tym końcówku bardzo dobrze i wygraliśmy, mogło na koniec być więcej niż 4-2. Mówił, że w przerwie zgotował wam prawdziwe piekło. Rzeczywiście to był taki mecz, gdy w szatni było najbardziej gorąco w szatni w przerwie? Nie wiem, bo ja nie grałem od początku, także byłem na rozgrzewaniu się, także nie wiem.